Nowa kategoria, nowy test i nowi śmiałkowie. Jedno zadanie. Przetrwać nasze... Jezu, co ty zrobisz? Ekstremalny test. Słuchawki gamingowe. Game on! Bohaterami dzisiejszego odcinka będą HyperX Cloud, Logitech G233 Prodigy, Sennheiser GSP300, zestaw słuchawkowy Omen od HP i SteelSeries Arctis 3. Test będzie imitował sytuacje, które mogą zdarzyć się każdemu z nas. Na wstępie zaplączymy kabel od słuchawek o krzesło i wstaniemy, pozwalając im spaść. A później będziemy tymi słuchawkami, po prostu będziemy je zrzucać z głowy i zobaczymy, czy przetrwają konfrontację z biurkiem. Wszystkie słuchawki, które dzisiaj testujemy, są konstrukcji wokół-usznej, czyli są te duże, wygłuszające słuchawy, z których większość z nas korzysta i dają one najwięcej komfortu z grania. Ciach, ciach, ciach. Klaudy są wykończone tym aluminium, tak jak to podaje jeszcze producent. Są stosunkowo lekkie i bardzo, bardzo fleksyjne, elastyczne. I zobaczymy, czy są tak wytrzymałe, jak jest to o nich mówione. I odłączany mikrofon, co jest też na pewno dużym plusem, bo możemy sobie je zastosować do użytku codziennego. Docisk jest niewielki, ale za to pianka, którą są wykończone, jest bardzo mięciutka i idealnie otula nasze uszy. Zobaczmy, czy grają i czy mają coś poza wygodą do zaoferowania. W tym momencie was wcale nie słyszę. Wiem, że mówię, wiem, że ruszam ustami, ale nic nie słyszę, tak wygłuszyły. Ale to jest dziwne. W tym momencie no, są głośniczki, jest głośniczek. Wystarczy tego dobrego, sprawdźmy je! Zawiążę kabel od słuchawek o podłokietnik i trzy razy spróbuję wstać ze słuchawkami. Co mówiłeś? Co? Upadły. Znowu coś chcesz wstać? Numer 3. Znowu? Próba numer 2. Gramy, zdenerwowaliśmy się. Aluminium, panie. Aluminiowe. I słuchawki też już na konkrecie widać, że troszkę się odkształciły. Drugie podejście. Jak kaczki na wodzie za dzieciaka. Więc tak, na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic im zupełnie nie jest, bo można dalej bez problemu regulować. Tutaj nie ma żadnych luzów, nic niepokojącego się z nimi nie dzieje. Nawet się w sumie nie zarysowały. Nabrały mocy. Wszystko jest z nimi okej. Klaudy przetrwały nasz test. Produkt numer 2, czyli Logitech G233 Prodigy. Więc to jest niski budżet, nie? Rozcinać takie pudełka śrubokrętem. Mam wrażenie cięższe niż te, które sprawdzaliśmy chwilę wcześniej. I samo leżenie na głowie jest na pewno mniej komfortowe. Poduszki są dużo twardsze. Odłączany kabel, który może okazać się dla nich zbawienny przy pierwszym teście. Trochę się słyszę. No, to już nie jest tak dobrze jak tamte. Dużo fajniejszy wydaje mi się bas w tych słuchawkach, naprawdę. Ale nie wygłuszają z drugiej strony aż tak dokładnie. O co, co chciałeś? To... Odłączany kabel. Co znowu? Ale co mówisz? O znowu. Trzy razy to samo. Wytrzymała obudowa, wytrzymały design, ale nie mają żadnych metalowych wstawek. Zobaczymy, czy przetrwają drugą próbę. Co? Ale ładnie poleciały. Próba numer 2, bo czasem się zdenerwujemy dwa razy w tej samej grze i... poleciała druga poducha. A słuchawki z delikatnym obiciem plastiku lądowały na ziemi, ale nic im nie jest. Chyba. Zobaczmy. Poduszką też nic nie jest. Grają bez zarzutu, a poduszki są wymienialne. Zupełnie nic im się nie stało, nawet się nie odkształciły, nie pękły, nie porysowały. Kolejne słuchawki to Sennheisery GSP300. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie te najpopularniejsze białe. Otóż dla tej małej adnotacji, która mówi o wysokiej jakości materiałach dla długotrwałej wytrzymałości. To te dobre, wysokiej jakości materiały, które zapewnią im długotrwałą wytrzymałość, wydają się być bardzo tanie i z Chin. Tu jestem trochę szokłem, bo... leżą bardzo fajnie. Muzyka! Pierwszy wielki minus. Nie ma na kablu regulacji głośności. Leżą bardzo fajnie na głowie i bardzo mięciutka poduszka. One mają regulację głośności tutaj. To pokrętełko jest regulacją głośności. Zwracam honor, zdecydowanie. To jest inne, to jest zupełnie co innego. Słyszycie? Fajnie umiejscowione, jednak plus. I mimo słabego pierwszego wrażenia, wydają się być całkiem rozsądnym wyborem. Zaplątane. To jest przygotowany mikrofonik, gaming. Co znowu chcecie? Au. To mnie zabolało. Co znowu? Kabel jest gumowy. I kolejny raz mi ktoś... Ale jeszcze nic im się nie stało. No nie! A! I kolejna dziura w stole. Trzy pary słuchawek, trzy dziury na chwilę obecną. A same Sennheisery mają się całkiem nieźle. Grają, żyją, mają się bardzo dobrze. Następne w naszym teście to słuchawki Omen od HP. Nie dowiemy się zbyt wiele z pudełka, oprócz tego, że to jest zestaw słuchawkowy Omen SteelSeries z ograniczoną gwarancją.
ale jest cienko. Ale cienko, przede wszystkim poduszki są za małe na moje uszy. Nie mieszczę całych uszu tutaj. Ale dają dobrze. Cichutko, kierunkowo. Zakładamy słuchaweczki, przygotowujemy mikrofon do gamingu. Znowu coś chce, no cholera jasna, dalibyście mi... Mam złe wieści, one już nie grają. W pilociku jednak za słabo przymocowany kabel, tylko na klej. Co niestety za tym idzie, kolejne dwie próby wstawania nie mają sensu. Ale rzucić sobie rzucę. Zestaw słuchawkowy Omen SteelSeries i... limitowana gwarancja? Nie powiem dlaczego. Pierwszą próbę zostawiamy w tym miejscu, bo już wiemy, że kabel niestety nie wytrzymał. Przechodząc do drugiej, sprawdzimy jednak wytrzymałość samej konstrukcji. Gramy i nerwy! Bo tak się jednak dzieje. Cholera jasna! Wydaje mi się, że zupełnie nic mi się nie stało. Po drugim teście oczywiście, bo po pierwszym wiemy, że już grać nie będą. I po opakowaniu chyba wnioskuję, że najładniejsze słuchawki w tym zestawieniu SteelSeries Arctis 3 7.1. Kinówka w słuchawkach. Ząg. Nie ma rozciągania ich góra-dół, jedynie przez tę gumową opaskę ściągającą możemy zmienić sobie ich przyleganie do głowy. Są bardzo, ale to bardzo leciutkie, mają odłączany kabel i świetnie trzymają się głowy. Regulacja głośności tutaj z tyłu słuchawki, ale dają! Kto wie co to jest, pisze w komentarzu. Nie, są całkiem wygodne, mimo bezsensownego systemu regulacji. Siup! Coś się znowu nas wyrywa! I wyrywa również kabel, który się po prostu odpina. W drugą stronę. Test numer 2. Ale latają. Ale emocje są złe! Są białe, więc się ubrudziły. Technicznie, czy też fizycznie, zupełnie nic im nie dolega. Zobaczmy, czy mają jeszcze tyle werwy, co przedtem. Grają dobrze. Naprawdę fajne słuchawki. Podsumowując, 5 par słuchawek i w zasadzie tylko jedne się uszkodziły. Awaria czy też usterka jest na tyle mała, że każdy posiadający drobną lutownicę w domu jest w stanie, przynajmniej tak mi się wydaje, je naprawić. Największe wrażenie zrobiły na mnie słuchawki od HyperX-a. Cloudy są po prostu fenomenalne i gdybym miał wybierać osobiście, to byłyby słuchawki, po które bym sięgnął. Ale teraz ta najfajniejsza rzecz. Konkurs. Konkurs, w którym do wygrania są dzisiaj testowane słuchawki. Na początku komentarza hashtag z nazwą firmy. Hashtag Omen, hashtag Logitech, hashtag HyperX, Sennheiser czy też SteelSeries. Później w komentarzu, w dalszej jego części rozwincie się, dlaczego właśnie te słuchawki się wam należą i co byście z nimi robili. Ja bym je tulił, układał do spania, łóżeczku. To by było na tyle! Gdzieś tutaj pojawi się za chwileczkę przycisk do subskrybowania kanału. W tym miejscu znajdziecie serię ekstremalnych testów, którą gorąco wam polecam. Ja jestem Radyjko, a to Computronic Gaming. Do zobaczenia za tydzień.